los, przypadek. Zamykają, już pustoszeje bazar. Usiadłem w fotelu bardzo wygodnym, w kantorku trenerskim, w dolnej salce bokserskiej na placu Żelaznej Bramy 1. Wziąłem do ręki pióro, zacząłem pisać. Pamięci przewijają się obrazy minionych lat, jak w kalejdoskopie zdarzeń rysuje się obraz. Historia życia człowieka, boksera, tyle krótki wstęp, ciężko. Ani ładu, ani porządku, warsztat pisarski zero. Pierwszy raz zabieram się do pisania książki. Ogromne wyzwanie, ale jakże bezpieczne w porównaniu do walki pojedynków bokserskich.
ludzie uwielbiają być oszukiwani, lubią marzenia. Każdy chciałby się w jednym momencie milionerem stać. Kiedykolwiek tylko w swoim życiu wybierałem drogę na skróty, to była moja jedna z najbardziej okrężnych dróg i najbardziej ciężkich. I taką uważam sport i boks.